czy też w ataku, czy w polu serwisowym. Sorry, but you are young, you can repeat from the beginning. Thank you. I will be late for a meeting now. Będzie Dominik czy Fabian? To będzie w takim razie pierwsze pytanie. I pytam poważnie. Absolutnie nie ma jakby to większego znaczenia, większej różnicy. Jestem przyzwyczajony do Dominik, czyli do mojego imienia, którego używają głównie moi rodzice lub moja siostra. Aczkolwiek Fabian jest ksywką, którą słyszę już od bardzo, bardzo wielu lat, więc może być Fabian. Jak najbardziej mi to odpowiada. No to Fabi, zaczynamy tak. Od razu przed nami trzeci tydzień siatkarskiej Ligi Narodów. My ją zaczniemy z pierwszego miejsca w grupie. Troszeczkę o rywalach. Cztery drużyny przed nami. Jakbyś zechciał każdą troszeczkę scharakteryzować? Tak, no przed nami aktualny już ostatni ten turniej, taki można powiedzieć grupowy. Zaczniemy meczem w środę przeciwko drużynie ze Stanów Zjednoczonych. Jest to na pewno drużyna, która prawdopodobnie najmocniej rotuje swoim składem w tej edycji Ligi Narodów. Tak naprawdę na każdy turniej przyjeżdżają troszeczkę innym zestawieniem. Także na pewno część zawodniczek, jeżeli chodzi o Ligę Narodów, jest dla nas czy też dla pozostałych drużyn nowa. Stany Zjednoczone to przede wszystkim drużyna, która gra bardzo ofensywnie. Ma zawodniczki świetnie spisujące się w elemencie ataku. Także myślę, że tutaj będzie na pewno bardzo mocna strona drużyny z USA. Oprócz tego dysponują bardzo dobrym serwisem. Także myślę, że w tym elemencie też na pewno będą szukać swojego jakby takiego punktu zaczepienia i będą starać się bardzo mocno wpłynąć na naszą grę właśnie poprzez element zagrywki czy też właśnie ataku. No i tutaj my musimy skupić się na swoim przyjęciu i na swojej grze przede wszystkim, żeby ze Stanami grać. Następnie będziemy rozgrywać swoje spotkanie z drużyną z Niemiec. Drużyna z Niemiec tak naprawdę na każdy turniej przyjeżdża tym samym składem. Nie grają z nominalną atakującą. Tutaj myślę, że to jest zaskoczenie troszeczkę, jeżeli chodzi o drużynę z Niemiec. Grają tak naprawdę na trzy przyjmujące. Jedna z przyjmujących jakby pełni rolę tej atakującej. Trzeci mecz będzie rozgrywany przeciwko drużynie z Bułgarii. Jest to drużyna składająca się przede wszystkim też z zawodniczek doświadczonych, z trenerem, który prawdopodobnie zna polską ligę bardzo dobrze, ponieważ trener Lorenzo Micheli pracował swego czasu w zespole z Rzeszowa, także na pewno zna bardzo dużo polskich zawodniczek, zna nasz styl i myślę, że tutaj mogą szukać właśnie swojej szansy. I turniej zakończymy w niedzielę, ostatni dzień, grając przeciwko reprezentacji Korei. Reprezentacja Korei aktualnie zajmuje w tabeli ostatnie miejsce, natomiast absolutnie nie możemy lekceważyć tego przeciwnika. W tym momencie rozgrywamy turniej u nich, są gospodarzem, także gra na własnej hali przed własną publicznością. Wiadomo, że to wiąże się zupełnie z innymi emocjami i z innym podejściem, także na pewno musimy nastawiać się na bardzo ciężką walkę. Przede wszystkim na grę bardzo kombinacyjną, na pewno bardzo mocnym elementem tych zespołów, między innymi właśnie Korei, jest gra w defensywie, czy też na przykład przyjęcie zagrywki. Także będziemy musieli bardzo mocno naciskać, czy też w ataku, czy w polu serwisowym. Sorry, but you are young, you can repeat from the beginning. Thank you. I will be late for a meeting now. Tak, także na pewno ta gra właśnie tutaj w Korei, w Suwon, przed swoją publicznością daje mi takiego dodatkowego kopa, takiej dodatkowej pozytywnej energii i na pewno będą nastawiać się bardzo bojowo na mecz przeciwko nam, także nie możemy ich absolutnie lekceważyć, musimy podejść 100% skoncentrowanie do każdego spotkania, no i grać swoją dobrą siatkówkę. Co na razie w tych statystykach po dwóch tygodniach w naszej grze wygląda najlepiej? Myślę, że patrząc no też na liczby, ale też patrząc przede wszystkim na grę dziewczyn, to możemy być zadowoleni przede wszystkim z gry w ataku. Tutaj, jeżeli chodzi o naszą ofensywę, to spisujemy się naprawdę bardzo dobrze.
I to tak naprawdę każda zawodniczka, która wchodzi na boisko, daje w tym elemencie bardzo wiele. Oprócz tego myślę, że wywieramy bardzo dużą presję w elemencie serwisu. Zagrywka funkcjonuje bardzo dobrze i tutaj naprawdę możemy bardzo wiele krzywdy wyrządzić poszczególnym z przeciwnikom. Oprócz tego wiadomo, że blok, no bo jak już to wiele razy było wspominane również w mediach, brulujemy w tym elemencie, szczególnie tutaj Agnieszka świetnie sobie radzi i jest w czołówce blokujących Ligi Narodów. Ta gra wygląda bardzo kompleksowo, bardzo, bardzo poukładanie. No i przede wszystkim taki element, którego pewnie w statystykach nie zobaczymy, natomiast dziewczyny oddają całe swoje serducho, zostawiają na boisku i tutaj poświęcają mnóstwo energii w każdym spotkaniu i w każdym treningu, także oprócz tych takich liczb to na pewno warto też pochwalić i zauważyć to, że naprawdę oddają całe swoje serducho. Polska!